Jak pokazują badania przeprowadzone przez GFK dla Bayer Sharing Pharma, średni wiek inicjacji seksualnej w Polsce wynosi 19 lat. To wynik całkiem niezły, zważywszy na średnią inicjacji Niemek, które współżycie rozpoczynają już w wieku 16 do 17 lat. Trudno jednak pogodzić wyniki tych badań z faktem, że w Polsce rocznie nastoletnie matki rodzą ponad 20 tysięcy dzieci, co oznacza, że co 20 dziecko w naszym kraju zasila szeregi niepełnoletnich matek. To niepokojące, zwłaszcza że, jak pokazują badania, Polki zabezpieczają się podczas seksu. Ponad połowa używa do tego prezerwatyw, a prawie 1/4 pigułek antykoncepcyjnych. Na żywioł najczęściej decydują się Portugalki, których 58%, a więc ponad połowa, podczas pierwszego razu nie stosuje żadnych zabezpieczeń. 99,9% ludzi pamięta swój pierwszy raz, nawet przez całe życie, twierdzi psycholog i psychoseksuolog Bianca Beata Cotoro. By zachować dobre wspomnienia, warto chyba dołożyć wszelkich starań, aby pierwszy stosunek, ten pierwszy raz, był dobrze przemyślany i odpowiednio przygotowany. Tym bardziej, że zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet wiąże się on z obawami i niepewnością. Jak je pokonać? Od czego zacząć i jak zacząć? Pomożecie! Najczęstszym problemem podczas tej jedynej, magicznej chwili jest nieśmiałość oraz wstyd. Stres związany z pokazaniem swojego nagiego ciała potrafi szybko zgasić płomień namiętności. Dlatego pamiętajmy, by niepotrzebnie nie przedłużać nieuniknionego, bowiem zbyt długie zwlekanie może doprowadzić do znudzenia, a nawet wycofania się naszego partnera. Zanurzyć się w dżunglę. Będzie się trzymał. Jezu. Ludzie mają tendencję do ulegania impulsom i choć nie ma się czemu dziwić, to jednak należy pamiętać, że wybór miejsca, w którym odbędzie się nasz pierwszy raz, jest bardzo ważny. Takie miejsca jak kino czy niedzielny obiad, urodziny naszej wybranki raczej nie są zbyt dobrze dobranymi lokalizacjami. Nie, a tak serio, jest ładna pogoda, nie? Bardzo ładna. Chociaż jest troszkę zimno, nie ukrywajmy. No pizga. Ale mogę cię rozgrzać. Co proponujesz, kakao? Aha, nie, nie. Schody pożarowe. Co? Może zaszalejemy, nie? Starczą 3 minuty, a tobie? Ty zboczeńcu! Ewka, chodź teraz. No chodź, no ja wiem, że film, no ale co z tego, co ci przeszkadza? Za romantycznie by i tak było, no. Pusta sala jest prawie. No chodź, no. Ale co z tego, że tajemnica Brokeback Mountain? Największym błędem, jaki możemy popełnić, to pójście do łóżka ten pierwszy raz po wypiciu za dużej ilości alkoholu. Za kryliczkę. Zaraz się do ciebie wezmę. Czok normalnie, będziemy kicać. Nie kicać jak normalnie. Nie no, nie tego, no. To dalej, to dalej, no, no proszę. To proszę. No, nie tylko nie zapewnimy sobie odpowiednich wrażeń oraz emocji, ale do tego zaraz po przebudzeniu możemy się bardzo rozczarować. Książę z bajki. Aaaa!
Gdy już uda nam się osiągnąć nasz cel, czyli znaleźć się z wymarzoną osobą w łóżku, lepiej, żebyśmy nie mówili od razu o naszych seksualnych fantazjach oraz o pozycjach, których wykonania nawet się nie domyślamy. Zawsze chciałem zrobić jednorożcem, dlatego kupiłem klej i kolec. Mam go w kuchni, więc zaraz przyniosłem. Generalnie też zastanawiałem się, jak zrobić kopyta, bo generalnie bardzo, bardzo, bardzo lubię konie i jak tak parskają. Zróbmy tak. Ja będę u góry, ty będziesz na dole i wchodzisz tak, wiesz, ale nie tak normalnie, tak na raka. I ja wtedy biorę swoje nogi, przekładam za twoje ramiona, ty głowę kładziesz, czekaj, na moim lewym kolanie. Wtedy troszkę się opuszczasz i ja wtedy zaczynam tak delikatnie miednicą ruszać, po czym ty zaczynasz troszkę prostować swoje nogi. Wiem, może to wydawać się troszeczkę takie skomplikowane, ale poćwiczymy, na pewno wyjdzie. Pamiętajmy jednak o tym, że pierwszy raz nie może odbywać się na siłę czy za pomocą szantażu. Jeżeli odczuwasz stres i obawy, świadczy to o tym, że nie do końca tego chcesz. Człowiek musi być pewny swej decyzji, bo inaczej nie będzie mieć seksu przyjemności, a tego przecież nie chcemy. Daj mój to! Tak, oczywiście. Majtki też! A nie moglibyśmy poczekać trochę z tym, no ja wiem, fajnie się nam lepi rozmowa, ale może chociaż do drugiej randki. Do łóżka, już!